Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z Los Angeles. Miało świecić słońce, a co? Aleje deszcz! Leje deszcz. Sprawdzam jak. Okej, okay, thank you guys. Us. Thank you guys, thank you. Thank you. Miasto artystów, wytwórni filmowych i ludzi biznesu. No tuż to. Lecimy zwiedzać Kalifornię. Dzisiaj wypożyczamy samochód. Good morning. Good morning. Good morning. I hear good things about Poland, man. Are you guys like artists or like, you know, videographers or what's going on? We are YouTubers. I want to follow you guys, though. Let's go. Let's go. Let me subscribe. Make my difference real quick. Quality channel too, man. All right, let's go. Subscribed. Watch out when I get home. Yeah. Tak się zdobywa widzów. Yeah, but weather is not good today. No dobra, no to wypożyczamy furę, tą kamerę chowamy, odpalamy drugą i działamy. Mała zmiana planów, okazało się, że wszystkie samochody dzisiaj wypożyczone, zarezerwowane, my też musimy zarezerwować i jutro będziemy mieli tą przyjemność jeździć po Los Angeles, a póki co musimy się przemęczyć jeszcze liftami. Jedziemy do galerii, nagrywać materiał inny, w takim razie. Jesteśmy w galerii w Beverly Hills, za moimi plecami Apple, tam też Dymsza nagrywa odcinek. Muszę o hajs do mamy napisać, nie? Zaraz, tam widzę Dymit się kręci, nie chcę też prowokować, żeby nie spalić tematu. Widać, że tu ludzie mają kasę, widać ewidentnie, no ale co tu z drugiej strony się dziwić? Los Angeles, miasto aniołów. Wpadliśmy na prędce do typowego amerykańskiego, można by powiedzieć, hipermarketu, sklepu. Zobaczcie, jakie są ceny, pokażę wam kilka rzeczy. Też robimy małe zakupy, mały prowiant. Sery. Pomidorki. No pogoda nam totalnie popsuła plany. Zobaczcie, co się dzieje. Zawijamy do hotelu. Już dzisiaj nic więcej nie nagramy. To, co się dzieje z tą pogodą, to jest naprawdę masakra. Cały czas leje. Wracamy do hotelu. Idziemy trochę koncepcyjnie sobie to wszystko przemyśleć, poplanować, żeby to wszystko miało i ręce, i nogi, bo te odległości, które tutaj są, są naprawdę olbrzymie. Już dzisiaj więcej podejrzewam wam nie pokażę. Jeszcze ten delikatny jet lag, jesteśmy zmęczeni, więc kładziemy się spać, odpoczywamy, rozkminiamy sobie, jak ten jutrzejszy dzień będzie wyglądał. Także bądźcie z nami, obserwujcie. A i wpadajcie na Instagrama, bo tam rzeczy na bieżąco. Dzień drugi. Żona mówiła, że nie pojem, no ale nie podejrzewałem, że będzie aż tak tragicznie. Kawa tragiczna, zero warzyw, same tłuste rzeczy, jajecznica nie do przełknięcia, w ogóle jajek nie ruszam w takich miejscach, bo w ogóle nie mam do tego zaufania. Wczoraj położyliśmy się dużo szybciej, ten jet lag jednak, ta różnica czasu 9 godzin, ona daje swoje znaki. Dzisiaj się ogarniamy, dzisiaj jedziemy też ponagrywać materiały, jak przystało na ten kanał, towarzyszycie nam cały czas. Mam nadzieję, że się z tego cieszycie. Moi drodzy, jesteśmy w Hollywood, za moimi plecami samy z kamera. Przyjechaliśmy tutaj raz, żeby nagrać materiał, dwa, przedarł nam się kabel od majków, więc będę miał możliwość pokazać wam, jak wygląda taki typowy amerykański, rzekłbym, photo joker. Myślę, że to przynajmniej będzie 10 razy większe, tu w Stanach wszystko jest większe. Chodźcie zobaczyć, jak to wygląda. Taki nasz photo joker, ale 10 razy większy. Wszystko tutaj znajdziecie. Złączki, przełączki, gimbale, obiektywy, body, każdej marki, jaką chcecie. Super jest to wyposażone. Idziemy teraz do food marketu, nagrać materiał na sprawdzam jak. Kabel kupiony. No całkiem niedrogo. Jesteśmy w środku, wchodzimy.
typowe targowisko, no. Jest dosyć wczesna godzina, bo jeszcze nie ma 12. Widać, że się rozkładają, ale na pewno zaraz coś podymnia niuniamy, jak to się mówi. Tu już dużo więcej ludzi. Zaczniemy od kawy i szukamy stolika. Zobaczcie, jakie są ceny. Podoba ci się tu? Ładnie jest. Ładnie tak, jest? Tak bardzo europejsko tutaj jest. To miejsce powstało w 1934 roku i zrzesza ponad 100 straganów a la sklepów. Zaraz będziemy jeść, zobaczymy, jak to będzie smakowało, chociaż wydaje się, że będzie smacznie. Się nagrywa. Zaraz będziemy próbowali cheeseburgera. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda. Zapytałem w ogóle pana, nie wiem, gdzie mam mówić, czy tu, czy tu. Bo ogólnie zamówiliśmy burgera, nie? Tu mogę mówić bardziej lajtowo. I pytam go, czy ma Pepsi, kole? Nie. Tylko Dr. Pepper? Dr. Pepper. Sam burger kosztował chyba 13, a to, a sajdy muszą być za 4 chyba. Ten to ma gadane, po prostu nawija jak szalony. Kamera się odpala i leci. Ja to jeszcze dużo muszę się nauczyć. I przyszło jedzonko. Cheeseburger podwójny, potrójny. Pojedynczy. Pojedynczy? Nagrywamy. Informacja backstage'owa, moi drodzy. Jak nagrywamy jedzenie, to nie jest tak, że nagrywamy je na przykład o godzinie 9, chyba że jest to śniadanie. A teraz nakręcony odcinek i posiłek służy nam za obiad. Bardzo dobry. Bardzo dobry. No. To co teraz? Jeszcze jedno miejsce. I moi drodzy, ale ja słabo. We're gonna subscribe in there. Okay, thanks. Drop okay. Some yak. Okay, please thank subscribe you guys. Us. Thank you guys, thank you. To jest cudowne. Oni są bardzo mili, i taksówkarze, i tutaj obsługa, i tu w ogóle jest fajne, bo nie ma problemów z nagrywaniem, a nie to co w Dubaju, czy człowiek nas stresował. Idziemy dalej. Przechadzamy się teraz, można powiedzieć, ulicą The Groove. Poczujcie się, jakbyście tutaj byli. Tyle mogę dla was zrobić. Moto myszy z LA. To co, wypożyczyliśmy lajmy i lecimy pod Dolby Theater zobaczyć, jak się już rozkładają. Tak jest, jedziemy. Ale masz furę, no. Pokaż jak jedziesz. Nie, ja nie lubię takich rzeczy. Ja bym się zawsze wywalę na tym. Dzień dobry. Tu zostawiamy. Przejechaliśmy, z tego co Dymit mówił, niecałe 4 km. Zobaczymy, ile to wyszło. Dajemy zakończ. 4,12. 19 dolków 10 centów. Ile? $19.10. Cześć na piwo jakieś. Nie no, masakra. No dużo. To taniej Uberem. No zdecydowanie, to 19, to jest $40. No ale, doznanie niesamowite. To co, idziemy już do Dolby Theater. Tak. A tam patrzcie, Hollywood High School. Cudna szkoła. Dojechaliśmy. Zobaczcie. Snoop Dogg, Jim Kimmel. A wszystko zabudowali. Wszystko. Bulwar Hollywood. Moi drodzy, zabrałem was do miejsca, w którym to kiedyś odbywały się wręczenia Oscarów. Chinese Theater. Zobaczcie. A to miejsce głównie charakteryzuje się tym, że są tutaj odciski dłoni znanych osób. Na przykład Sandra Bullock.
Ja nie mam dużej dłoni, więc będzie pasować. Jest jeszcze Vin Diesel. Fajnie jest móc tak doświadczyć. No, brakuje mi słów nawet, żeby to opisać. Jednak Hollywood to jest rzeczywiście niesamowite miejsce. Limit już sobie zdjęcie zrobił. Moja żona jest wielkim fanem, którą gorąco pozdrawiam. Efcia, dla ciebie odciskam dłoń z Michaelem Jacksonem. I proszę bardzo, dłoń i but. Można iść dalej, można dalej zwiedzać, a jesteśmy w takim momencie, gdzie szykowana jest gala wręczenia. 95 chyba, z tego co pamiętam. Tak naprawdę jest Dolby Theater, w którym całość tej imprezy będzie się działa. No i oczywiście gwiazdy. Quentin Tarantino. Niesamowite miejsce, no to uważam, że to jest numer jeden, jeżeli chodzi o miejsca, które należy odwiedzić. Ja na ten moment bardzo dziękuję. Idę się podelektować tym miejscem. No sami zobaczcie, czy nie jest fajnie. Poprzykładać sobie łapy ze znanymi osobami. Możemy iść dalej, podróżniku. Przyłożyłem łapę z Jacksonem. Fajne to jest w ogóle. Jak ci się to miejsce podoba? To tu? No. Wszystko jest takie inne niż myślałem. Takie widać, że to już jest wiekowe bardzo wszystko. Fajne wydarzenie. Fajne, nie? Bardzo. W ogóle ile ludzi, ile wiary, ile tego całego organizacji. 2 tygodnie oni to wszystko przygotowywali. Także co, polecamy gorąco Dolby Theater. Pewnie więcej zobaczycie w telewizji, my i tak jutro będziemy. Znaczy, jak wy to oglądacie, to już... To już dawno to było. Już dawno to było. Swoją drogą. Dobra, moi drodzy, ostatni rzut oka na gwiazdy. I tu jeszcze dwie gwiazdy. Wracamy do hotelu. Już się naoglądali. Bardzo ładne miejsce, prawda? Bardzo, bardzo. Robi wrażenie. Ale tak samo Ameryka jest brzydka, o której nikt nie mówi. To jest coś strasznego. Ale o tym też będziemy kręcić materiały. No to na tyle w tym vlogu. Pierwsze 2 dni pokazane. Ja się dopiero rozkręcam. Wy zaczynacie subskrybować, lajkować, komentować. I co? Widzimy się w kolejnym, bo dopiero początek przygody w Los Angeles. Miłego wieczoru, czy tam dnia, bez 9 godzin różnicy czasu. Na razie, hopa.